kolejny dzień grania. Jakoś to będzie. Ale jestem dobry w tą grę, no. Dobra. Super, sobie spadłem. No. Opie, jesteś robiony. Ty, ej! No kurde, nic mi nie wychodzi. Naprawdę to jest niemożliwe. Co się dzieje z tym komputerem, z tym pingiem, ze wszystkim? Na tyle radości z życia nie można mieć. Lakuś! No, z tobą się chociaż można pobawić. Idziemy może na Polko? No, bo z tobą to jest prawdziwa zabawa. A już nieważne, te komputery i to wszystko. Chodźmy. To jest prawdziwe życie. Się pobawić z pieskiem, wyjść na zewnątrz, trawę dotknąć. O, Lakuś, to teraz się pobawimy. Piłeczka, ty i ja. Moi drodzy, a tak na poważnie, z tego wstępu chciałem wam tylko tyle pokazać, że w obecnych czasach bardzo zaciera się rzeczywistość wirtualna oraz rzeczywistość realna. No i co wam chciałem przekazać? Żeby czasem wyjść sobie sprzed tego komputera, sprzed tego TikToka, YouTube'a i cieszyć się życiem. Cieszyć się chwilą obecną, tą, którą mamy. Bo to jest coś, o czym zapominamy. Nie liczy się to, co jest w wirtualnej rzeczywistości na większą skalę. Bo tutaj mamy radość, mamy rodzinę, mamy zwierzęta, z którymi możemy się bawić. Mamy po prostu możliwość cieszenia się pięknym życiem. Jeżeli mamy tą możliwość, warto z niej korzystać. Pamiętajmy, gry komputerowe, YouTube to nie wszystko. Totalnie to jest malutki wycinek. A Laki tam szczekną na potwierdzenie, więc pamiętajcie o tym. Laki potwierdza, a ja was zapraszam już. Laki, dajże mi wstęp schodzić, jo. Czekajcie, piłkę musimy kopnąć. Moi drodzy, po tym jakże pięknym wprowadzeniu gramy sobie dzisiaj challenge, w którym z każdą moją śmiercią na Bedwarsach będziemy zmieniali tekstur paka na bardziej szarego. Mamy 6 poziomów szarości i z ostatnim poziomem, jeżeli zginiemy, to kończymy odcinek. Równocześnie mogę wygrać arenę i w ten sposób będę po prostu winerem i nie dojdziemy do ostatniego poziomu szarości i będzie fajnie. Koniecznie oglądaj do końca. No i dobra, zaczęliśmy pierwszą arenkę, moi drodzy, nie wiem co to będzie. Ale mam szczerą nadzieję, że nie dojdziemy do pełnej szarości. Na razie mamy wszystko ładnie w kolorach. Piękny kolorowy świat Minecrafta i zobaczymy, co to będzie dalej. Więc muszę kulturalnie napisać, że siema wszystkim. O, trzeba być kulturalnym, bo kultura to jest coś, to jest ważne w życiu. I mam nadzieję, że nie zginę wiele razy, bo nie chciałbym sobie tego tekstur paka tak szybko zmieniać. Więc YOLO. Chociaż już o na tej wysokości już się boję. Nie, i zmieniamy tekstur paka. O, już się tak, te kolory tak troszkę, wiecie, wyblakły, tak wam szczerze powiem. Mi się to za bardzo nie podoba. I mam nadzieję, że teraz nie zginę, bo już na pierwszej arenie... O, ale gościu został porobiony, widzicie to? Moi drodzy, ale już tak szarzej jest, jest tak troszkę szarzej i to jest takie, ach, straszne, naprawdę. Dobra, to, że mamy zbroję, troszkę mnie ratuje. I może... A, ze mną jest coś nie tak? Ciekawe co? Dobra, YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Nie, nie, nie! Podwójny sam. O, tu już się robi szaro, naprawdę szare to wszystko widzę. Patrzcie jak to wygląda, yo. Już strasznie tak, już tak, nie wiem, że dziwnie się gra, naprawdę, tak, ajajaj, nie wiem. Humor się robi już z takiego radosnego, kolorowego jest taki smutny właśnie. A to jest dopiero 40%, się boję, co będzie przy 60 i 80, a przy 100, to już w ogóle. Znowu. Kolega tak. Jest szansa, że się uda go pokonać od razu. Jest szansa na to, jest, 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 dobra. Może jeszcze być tak, że w ogóle wygram arenę i wtedy nie trzeba będzie w ogóle tutaj żadnego tego ostatniego szarego teksturpaka uruchamiać, więc bardzo dobrze by było. Może dla kontentu jeszcze parę razy sobie dadnę. Parę razy sobie dadnę. Ale chodźmy na diamenty. Nie! Ej, to naprawdę się zaczyna robić coraz bardziej szare. Widzicie już ten sklepik, jak to wygląda? Wow, naprawdę wygląda tak, ach, nieciekawie. Zielony sobie widzę, że chodzi sobie tam w najlepsze pośrodku i zbiera sobie diamenty i w ogóle. I nikt sobie nic z tym nie robi. Jest bardzo niedobrze, wiecie, jest bardzo niedobrze, dlatego chyba wrócę do siebie. Zrobię ciekawą taktykę. Otóż, moi drodzy, kupimy sobie podk na niewidzialność. O nie! Idzie do mnie ten Klementyna 2, to bardzo niedobrze. Idź mi stąd, proszę cię, proszę, proszę, dziękuję serdecznie, co to ma być? Proszę mi tutaj nie niszczyć odcinka, bardzo proszę. O, wyszła aż, widzicie, jak pięknie się udało tutaj pokonać. Dobra, podejście do tego zielonego. Może się uda zrobić to w taki sposób, że mnie tam nawet nie zauważą.
O, patrzcie to. Patrzcie, jak to jest fajfet. Wchodzę tutaj na niewidzialności. Kolega nie wie, co się dzieje. Hello, GG, wygraliśmy, moi drodzy. Udało się. O, ale to było piękne. Wygraliśmy. Wow, niesamowicie. W takim razie tutaj się udało wygrać arenę. I 60% tylko tutaj zastosowaliśmy. Ale chodźmy jeszcze tak dodatkowo na inną arenę, żeby wam pokazać, jak będzie wyglądał poziom 80 oraz full. Dobra, moi drodzy, kolejny dzień bycia miłym i kolejna arena bycia miłym. Siemka, co tam u was? Ciekawe, czy ktoś odpisze, czy ktoś też napisze, że co tam u mnie. A ja w tym momencie może zmienię na 80% szarości, już wiecie? Już zmienię po prostu sobie na tej arenie, żeby było ciekawie, więc 80% to jest przedostatni poziom. Ciekawe, co się stanie. Uwaga, jak to będzie już wyglądało. Wow. Ej, teraz tak aż po oczach troszeczkę to tak zabolało. Jest tak totalnie szaro. Już tak niebo nawet dziwnie wygląda, naprawdę. Złoto jest takie szare, wszystko jest takie szarawe, naprawdę. No chociaż czego ja się spodziewałem po challenge'u, w którym dajemy coraz bardziej szarego teksturpaka. No tutaj widzę, że kolega idzie do mnie, a ja pójdę sobie do niego. Co ty na to, żebyśmy się spotkali może w połowie drogi? Nie spychaj mnie tylko, proszę. O, pięknie poleciał kolega, a ja mu niszczę beda. Pięknie, cudownie, udało się. Tutaj bed rozwalony. Tylko jeszcze tutaj kolegę pasowałoby, wiecie. O, cześć, moi drodzy. Jeszcze taka drobna sprawa, jeżeli mogę, bo generalnie zapraszam jeszcze do Blueda, którego inspirowałem się troszkę. I tutaj macie na ekranie 10 ostatnich subskrybentów, więc jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, to zostawcie suba, a ja zwijam. Elo. Ej, Minecraft, patrzcie, zablokowało mnie w bloku, ale my się nie poddajemy, idziemy po prostu mocniejsi teraz. Teraz idziemy mocniejsi, tam kolega idzie na środek. Kolega się, widzę, tutaj bardzo ładnie uzbroił, ale moje PvP. Dobra, moi drodzy, zróbmy tak, że jak już zostanę 1 versus 1, to zmienimy sobie tego teksturpaka dalej na koniec, żebyście zobaczyli po prostu, jak to wygląda, jak was to ciekawi. A jak was to nie ciekawi, no to dziękuję, że oglądacie film. Naprawdę, bardzo dziękuję, że oglądacie film, nawet jak was to nie ciekawi. Jesteśmy tutaj uzbrojeni, jeszcze ma niebieski beda, ja idę sobie poniżej beda, bo ja chcę tutaj sobie staty wbić, bedy zniszczone, to jest zawsze, wiecie, pokczam totalny. Patrzcie tam kątem oka, patrzcie, jaka tu jest walka, walczą normalnie tak zażarcie ze sobą. O, bardzo dobrze, że tutaj niebieski wygrał, bo przez to ja będę mu zniszczyć beda. Mnie to bardzo cieszy, ja się z tego bardzo cieszę, tylko on idzie tutaj w moją stronę i to mnie już nie cieszy, ponieważ ja chciałbym się uzbroić. Niech mi zniszczy nawet tego beda, nie ma problemu. Ja idę sobie kupić zbrojkę i zmieniamy teksturpaka na ostatni poziom. Teraz dajemy 100%, uwaga, full szary Minecraft. Jak to będzie wyglądało? Tylko ja tutaj, moja kamerka. Wow. Patrzcie, jakie tutaj aż czarne niektóre rzeczy są. Patrzcie, wszystko straciło dosłownie kolory. Ej, tutaj bardzo niedobrze, bo tu kolega do mnie idzie. Najlepiej byłoby go teraz, wiecie, pokonać, tak wam szczerze powiem. Wow, ale naprawdę jest giga szaro. Szaro to widzę. Ty, tylko ja teraz nie wiem, gdzie on ma bazę, wiecie? Aj, karamba. A tu ma bazę, patrzcie. Idzie kolega. Tak go ciupniemy. Idziemy do kolegi. On ma tu bazę, tak? O nie, on ma tam bazę. Ojoj, to czekajcie. Idziemy sobie tędy. Idziemy mu zniszczyć beda. On się tego teraz nie spodziewa totalnie. Dobra. Beda ma zniszczonego. I teraz idziemy szybko do niego. Idziemy go pokonać, moi drodzy. Jak to się uda, to jestem mistrzem normalnie. Ej. Stój! Stój! Jest! Udało się! Wygraliśmy to! Jest! Ale to było epickie, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego cudownego filmu. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Było mi bardzo miło.